Będąc cukrzykiem, oczywiście e, korekcje wzroku są możliwe, niemniej jednak trzeba bardzo uważać, w jakim e, stanie jest cukrzyca, czy mamy już zmiany na oku i czy cukrzyca jest uregulowana. Przykład, jeżeli mamy młodego człowieka, u którego e, cukrzyca jest uregulowana i nie ma wahań e, poziomu cukru we krwi, nie ma zmian na siatkówce, to wtedy Taka korekcja wzroku jest możliwa. W innym przypadku, jeżeli ta cukrzyca nie jest uregulowana, nie ma sensu robić jakiejkolwiek korekcji wzroku, albo tak samo u starszych osób, jeżeli wiemy, że już soczewka nie jest klarowna, tylko przy cukrzycy wcześniej mętnieje, tak samo tutaj nie ma sensu robić laserowej korekcji wzroku. Dlatego podstawowym pytaniem u cukrzyka, czy cukrzyca jest uregulowana, jeżeli cukrzyca nie jest uregulowana, a chcemy wykonać taką korekcję z roku, dlatego w takim przypadku trzeba najpierw uregulować cukrzycę, odczekać dobrych kilka miesięcy, nawet rok, aby potwierdzić sobie, że ta cukrzyca jest uregulowana. Możemy sprawdzić parametry długoterminowej cukrzycy, na przykład parametr HbA1c, jeżeli ten jest w normie, to wtedy możemy ewentualnie rozważyć laserową korekcję wzroku.